Najpierw przesunięcie daty, a potem ze względu na przygotowanie toru i godziny samego meczu, w tym samym żużlowcy Unii Leszno zakończyli rundę zasadniczą. Mecz w Krośnie był już tylko formalnością i pożegnaniem selfast Wilków Krosno z Ekstraligą, a leszczyńskie byki wyraźnie oszczędzały się przed niedzielnym spotkaniem z Betard z Partą Wrocław. Tor był trudny i warunki niełatwe. Chris Holder, Janusz Kołodziej i Grzegorz Zengota jeździli asekuracyjnie. Po poważnych kontuzjach i po dwóch startach w ich miejsce jeździli juniorzy. Ostatecznie Wilki Krosno wygrały z Fogo Unią Leszno 47 do 43 na pożegnanie zdobywając bonus za lepszy dwumecz. W sezonie 2024 Wilki wracają do pierwszej ligi. W niedzielę w ćwierćfinale Unia Leszno ponownie zmierzy się z Betard z Partą Wrocław. Początek spotkania w Lesznie o godzinie 19.15.